Państwa i moim gościem. Dzień dobry, jest Marek Jurek, lider Prawicy Rzeczpospolitej. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kibic Polonii Warszawa. Ale o kibicowaniu, jak się kibicuje w czwartej i trzeciej lidze, porozmawiamy pod koniec internetowej części. Nie w czwartej, nie w trzeciej. To już jest historia. To już jest historia, która nie wróci. Niepotrzebnie zaczynałem. Najpierw wyjaśnijmy jedno. Został pan wybrany europosłem z listy PiSu. Pan jest jeszcze koalicjantem tej partii, czy już nie? Prawica Rzeczypospolitej popierała PiS w tamtych wyborach europejskich i w innych. Natomiast kierownictwo PiSu nie zarejestrowało ogromnej większości naszych kandydatów w wyborach do Sejmu. Dopuściło się pogwałcenia wolności wyborów, no i tym samym zerwało naszą koalicję. My mamy stosunek do rządu rzeczowy, wspieramy go w rzeczach, które robi dobre. Natomiast to słyszymy bez przerwy. No, koledzy z PiS wybrali drogę własną, nie mówią nawet o partiach, które są z nimi w koalicji, że są w koalicji. Więc tym bardziej z Prawicą Rzeczypospolitej, która jako partia prawicy katolickiej po prostu została wypchnięta z tego porozumienia. Tematem dnia jest spór wokół ekshumacji. 17 rodzin nie zgadza się na przeprowadzenie ekshumacji. Jakie jest pańskie zdanie w tej sprawie? To znaczy, co należy zrobić? Czy prokuratura powinna to sforsować, przeforsować do doprowadzenia? Należy wszystkie rodziny, które zwracają się o nieekshumowanie członków swoich rodzin, swoich zmarłych, powinny być uszanowane. W Polsce było zbyt wiele, i to na ogół skierowanych do tych ludzi, którzy dzisiaj pragną ekshumacji, zbyt wiele braku szacunku w stosunku do ofiar tamtej katastrofy, żeby kolejne rodziny tego doświadczały. Wola każdej rodziny powinna być uszanowana. Ja w pełni rozumiem apel Małgorzaty Rybickiej o nieekshumowanie jej męża Arama, i ta wola powinna być uszanowana. Natomiast oczywiście ja doskonale rozumiem działania. Właśnie o to chciałem spytać, bo prokuratura ma swoje argumenty. Doskonale rozumiem działania prokuratury, one są uzasadnione, dlatego że po tym, co widzieliśmy w Moskwie, te dyspozycje, zamknąć trumny jak najwcześniej, nie otwierać więcej, potem to, co się okazało, wiele ciał mylonych i tak dalej. No wyraźnie, no, Rosjanie zachowywali się tak, jakby mieli coś do ukrycia. I mimo to uważa pan, że... No, mimo to uważam, że jeżeli połowa czy dużo więcej trumien zostanie otwartych, to prokuratura uzyska dostateczną wiedzę, a no, pamiętajmy o tym, czym są tak prawa jednostki po prostu i prawa każdej rodziny, czy te najświętsze prawa natury ludzkiej, jakim jest szacunek dla zmarłych. Jeżeli ktoś prosi o to, żeby trumien nie otwierać, to się nie otwiera. No. Pamiętajmy ekshumację w Jedwabnym. No, prezydent Lech Kaczyński potrafił uszanować wolę wspólnoty, która prosiła o szacunek dla zmarłych, więc mam nadzieję, że teraz będziemy mieli. To był Aleksander Kwaśniewski. Nie. Prezydentem był Aleksander Kwaśniewski wtedy. Minister sprawiedliwości. Okej. Minister sprawiedliwości, tak to jest. Dobrze. Tematem, który powrócił i tematem, który ciągle chyba powraca w Polsce, jest sprawa aborcji. Czarne marsze kobiet protestujące przeciwko projektowanemu, ewentualnemu zaostrzeniu wywołały wielką falę oburzenia. Nie wiem, z tymi kobietami, jeżeli mężczyzna o sobie opowiada w kółko, że jest mężczyzną, to nie najlepiej świadczy o jego męskości, więc ja mówię, no, można głosić jakąś ideologię, natomiast są to marsze. Były to marsze zwolenników, przeciwników ochrony życia, od poczęcia. Potem te marsze w swoją agendę włączyły w ogóle krytykę Polski chrześcijańskiej. No, to jakieś były ataki na Kościół i tak dalej. Więc to są marsze tej części opinii publicznej, która chce zrewidować naszą tożsamość i tyle. No, należy na to reagować. Oczywiście absolutnie odradzałbym, żeby prowokować uczestników tych marszy, tak jak prowokowano uczestników opozycyjnych marszy rok temu. Ale to wszyscy komuniści i złodzieje tam i tak dalej. Natomiast należy traktować to spokojnie i po prostu bronić prawa do życia. Nie możemy być niewolnikami tego, że ktoś wyjdzie na ulicę i będzie manifestował poparcie za granicę. Dobrze, ale czy te projekty ustaw, które zakładały karanie kobiet, nie były właśnie tym prowokowaniem? To jest zastrzeżenie niepoważne kompletnie. To jest zastrzeżenie kompletnie niepoważne. Przecież żaden przepis proponowanej ustawy nie staje się prawem z mocy propozycji. Reakcja władz była niezwykle małoduszna. Ale to w takim razie małodusznie okazali się również biskupi. Panie redaktorze,
w kwietniu tego roku w wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego, to bodaj nieświęty spokój, bardzo nieświęty spokój, w kwietniu tego roku mówiłem o tym, że należy popierać ustawę stop aborcji, natomiast w komisji sprawa karania powinna pozostawiona być tak, jak jest. Karany jest aborter, byle naprawdę był karany. Mhm. Bo dzisiaj problem polega na tym, że on jest karany teoretycznie, a tak naprawdę tego ścigania ani przed dobrą zmianą, ani po dobrej zmianie za dużo nie ma gabinetów śmierci. W czerwcu dwukrotnie Prawica Rzeczypospolitej i Chrześcijański Kongres Społeczny powiedzieliśmy to samo. Można było zajmować bardzo jednoznaczne stanowisko, bo kwestia stosunku do zakresu karalności nie powinna dyskwalifikować tego, co istotą, to jest prawa dziecka poczętego do urodzenia. Prawo i Sprawiedliwość, panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość, szóstą już kolejną ustawę o Trybunale Konstytucyjnym skierowało do Sejmu. Myślałem, że 26. Co oznaczają te żarty? Oznaczają co najmniej sceptycyzm wobec takiej ustawy? Ja powtórzę jeszcze raz. Albo prezydent Rzeczypospolitej podejmie własną interwencję w tej sprawie, zaproponuje w jakimś dialogu społecznym. Być może tutaj trzeba znaleźć dobrą drogę do konsultacji społecznych na poziomie referendalnym. Albo zaproponuje rozwiązanie satysfakcjonujące dla większości społeczeństwa, ale w jakimś sensie narzucone centralom partyjnym, albo dalej będziemy ciągani tak jak do tej pory. Ja wczoraj zaapelowałem o dwie rzeczy. Rodzaju, przepraszam, rozwiązanie mógłby zaproponować Andrzej Duda? Opcję zerową, no taką, która wyprowadzi nas z tego, no przecież pamiętajmy, że tak naprawdę niestety władza, myśląc, wierząc w ten mit skuteczności, no dała się niezwykle wciągnąć w pułapkę Platformy Obywatelskiej, która w ubiegłym roku w czerwcu dopuściła się pogwałcenia prawa. Prezydent powinien zaproponować opcję zerową, ale to znaczy co konkretnie? Jak ona mogłaby wyglądać? Powołanie nowego trybunału, ale w sposób satysfakcjonujący dla większości społeczeństwa i głównych sił politycznych. Przecież wie pan, że nie zgodzi się na to ani Platforma, ani Nowoczesna, no i dlatego mówię, że prezydent mógłby to zrobić tylko odwołując się do bezpośredniego poparcia społecznego, niejako ponad głowami centra partyjnych. Szósta ustawa w ciągu roku oznacza, no, co najmniej chaos w tej instytucji. W co gra Jarosław Kaczyński? Czy ja powiem tylko jeszcze jedno, że tak naprawdę to jest okazja do ataków na Polskę. Ja wczoraj zaapelowałem powiedzieć bardzo jasno Komisji Europejskiej, żadnych dialogów, bo państwo nie macie kompetencji do tego, żeby ingerować w sprawy polskie. No i oczywiście po raz kolejny do prezydenta, żeby wyprowadzić nas, nasze społeczeństwo z tego impasu, dlatego że Trybunał Konstytucyjny, problem polega na tym, on wcale nie jest potrzebny przede wszystkim opinii liberalnej. On jest potrzebny do przeprowadzenia solidnych, konserwatywnych, umacniających suwerenność, prawa rodziny, zmian w Polsce. Pytania, w co gra Jarosław Kaczyński, składając ten szósty projekt? Dał się wpuścić w pułapkę Platformy Obywatelskiej, która naruszyła prawo i udało jej się sprowokować działanie w przeciwnym kierunku. Przecież no, na początku pierwsza reakcja Prawa i Sprawiedliwości na tę sprawę była bardzo rozsądna, dlatego że po czerwcowym złamaniu prawa przez Platformę Obywatelską koledzy zgłosili wniosek o unieważnienie wyboru dwóch sędziów. Dobrze, ale to była pierwsza reakcja, później było pięć kolejnych ustaw, a teraz potem była szósta. Okazja, żeby chwycić pięciu, prawda? No, bez sensu kompletnie. Na tym na razie zakończmy. Dziękujemy słuchaczom RMF-u. Proszę, zostańcie państwo z nami na rmf24.pl i na interi.pl.